Wiem, że ten film powinien wyglądać inaczej, ale Mossart postanowił zastrajkować i nic więcej nie mówić do mikrofonu. Przy okazji wzorem posłów wyklętych odbywa też głodówkę rotacyjną, czyli że co kilka godzin zmieniając miejsce konsumpcji. Miał odpowiedzieć na najważniejsze, nurtujące widzów pytania ale przykuł się do kaloryfera, owinął się szarfą z napisem Miss Radomia 1970 i na kartonach, flamastrem powypisywał postulaty, które należy spełnić, aby się ponownie odezwał. Do najważniejszych z nich należą dwa złote kierowniku na bułkę i drugi, pokój na całym świecie, włącznie z północną Dakotą i wschodnim Sosnowcem. Dlatego też, to ja dzisiaj będę państwa lektorem. Lektorką, lektorzycą, a chuj z tą nowomową. Mam na imię Krystyna, a nazywam się Czubkówna. No i tak właśnie miał się zaczynać nowy film. I jak już wszystko miałem wymyślone, wykombinowane i poukładane w głowie, i kiedy już w zasadzie siadałem do pisania scenariusza, to komputer postanowił odmówić współpracy. Znaczy jedną? Mógłbym, panie Stasku, pana teraz strzelić za przerywanie i przeklinanie, ale z przykrością muszę potwierdzić: że jedną? Mm, no tak. Jebnął po całości. Zepsuł się jak tylko mógł najgorzej, czyli generalnie. Miał już ponad 10 lat. Miał w końcu prawo się lekko zepsuć. No ale nie tak. Może pan teraz widzą opowiedzieć co się stało? Ja też z chęcią wysłucham, bo jak to nastąpiło to mnie tu nie było. No pewnie, że pana nie było. No przecież pan tu nie mieszka. A z ciekawości, gdzie pan był? W Izraelu. Okej. Okay. A co pan tam robił? Zostałem zaproszony przez Ichni Instytut Filmowy. Słyszeli, że działam w branży filmowej, yy, czyli u pana, i zaprosili mnie na konsultację. Izraelski Instytut Filmowy zaprosił pana na konsultację. Normalnie nie do uwierzenia. A co jeśli łaska z panem konsultowali? No, chcieli, żebym wymyślił im żydowskiego superbohatera. Amerykanie mają ich w. no w tego tam, a Żydzi ani jednego. Hmm. Ja znam jednego żydowskiego superbohatera. Manna, ryby, woda, wino i te sprawy, ale z filmem to on nie miał nic wspólnego. W nie te czasy. Nie, ja też go zaproponowałem, ale nie przeszedł. No to w końcu na czym stanęło? Moja propozycja to może Spiderman. Spider znaczy Spider. Spiderman. Pisze się tak samo, ale czyta inaczej: Spiderman. Okej. Okay. No i przyjęto pana propozycję? Prawie. Przewodniczący ich Rady Kultury zasadził mi laczkiem w tyłek i odwieźli mnie na lotnisko. He, no to się prawie panu udało. Prawie, ale, ale całą drogę powrotną samolotem musiałem stać w korytarzu, bo ciężko było usiąść. No to już, kochani widzowie, wiecie, dlaczego pan Stasek nie widział momentu, kiedy komputer padł. A moment przepełniony był emocjami i słowami wszelakimi. Na odgłos tych słów zleźli się ludzie, bo myśleli, że tu mieszka jakaś patologia. I że będzie można coś wrzucić na TikToka, żeby zwiększyć oglądalność. Ale nic im z tego nie wyszło, bo ich wrzątkiem polałem i im telefony z rąk powypadały. Patologia. Stasek Spiderman. Tja, patologia. W każdym razie strata komputera to strata również wszystkich danych, programów, loginów, haseł itd., Zostałem jedynie z telefonem zalogowanym na Facebooku i tam dałem znać, że nastąpiła katastrofa, Armagedon i takie tam. Ponieważ miałem elementy logowania do swojego konta na YouTube, wpadłem na pomysł, żeby pójść do kumpla, zalogować się z jego sprzętu i wymodzić na kolanie info o katastrofie, która się wydarzyła. Cud, że pan miał ten login. No tak, akurat to logowanie mam zapisane w zeszyciku Kajeciku. Czemu akurat to, a nie inne? Nie wiem, nie pamiętam, nie znam się, ale było. W każdym razie przykro mi się zrobiło, bo dla mnie strata komputera to strata nie do odrobienia. Jak się nie ma złota, miedzi, to się. To się cicho płacze w kąciku i tyle. Ale to nie jest łatwe, tak się pożegnać z widzami, których tak lubię i szanuję. Teraz łezka. Nawet dwie łezki. To jednak trudne, robić coś dla innych przez tyle lat i nagle z braku kasy się z tym pożegnać. No ale wyżej dupy nie podskoczysz. Zrobiłem co mogłem, żeby choć poinformować o sytuacji. Tyle mogłem. A cała reszta pozostawała spowita ciemnymi gradowymi chmurami i wichurą połączoną z trąbą powietrzną i gradobiciem. Będzie prognoza pogody? I drugi laczek w część tylną szanownego pana. To przepraszam, a jak to się stało, że widzowie oglądają teraz ten Cuda, panie Stasku, cuda! I tu właśnie zaczyna się moja główna opowieść, którą z szanownymi widzami muszę się podzielić. Opowiadałem ją już prywatnie kilku osobom, ale jedna przepisała mi leki, a druga skierowała na psychoterapię. Patologia. Też. Tak więc zaczynam opowiadać. Dawno, dawno temu. W odległej galaktyce. W jakiej galaktyce? Tutaj na tych kilku metrach kwadratowych zdarzył się cud. Po informacji o braku możliwości zakupu nowego komputera od jednego z kolegów akwarystów dostaje jego starego laptopa. Nie, L stary to źle brzmi, poprzedniego laptopa, bo stary oznacza zdezelowany złom, a to jest mający swoje lata sprzęt, ale w idealnym wręcz stanie. Tylko dzięki temu mnie dzisiaj słychać. Widać, słychać i czuć, jestem z miasta. Tja, yeah. chciałbym mu z tego miejsca bardzo podziękować, ale że prosił o zachowanie anonimowości, to nie powiem, że nazywa się. Może Spiderman. Tak jest, bo to dla mnie super bohater. Ale jeszcze raz powiem, ale to nie jedyna osoba. Która się do mnie z taką propozycją zwróciła. Zresztą propozycje były różne, ale bardzo miłe i spontaniczne. W końcu jestem tylko jakimś obcym, mało znanym gościem z brzydkim akwarium. Potwierdzam. Co pan potwierdza? Że jest pan brzydki. Mówiłem o akwarium. No to znów przepraszam, bo trochę się tego laczka obawiam. Niech pan kontynuuje opowieść, bo jak pana znam, to nie koniec. Tak, to nie koniec. Teraz zaczyna się gęste. Jak zrobić film? Wystarczy mieć komputer i oprogramowanie. Już nie przypomnę, że musiałem się przesiąść z Windowsa 10, którego miałem na starym kąpie na nowego Windowsa 11. No pan to jest stary naprawdę. Wiem, wiem, nie musi mi pan przypominać. Urnę już kupiłem. Wiem, że Windows 11 to już normalność, ale jak na tamtym kąpie była dziesiątka i wystarczała, to po co kasę wydawać na nowy system. Ale oczywiście system to nie taki problem. Każdy, nawet średnio ogarnięty, go w końcu skuma. Panu się udało? Myślę, że powierzchownie tak. Ale kiedyś się w tym zagłębię. Jak już będzie Windows 12? Pewnie tak. Jak znam siebie, to tak. Dobra, wracajmy do gęstego. Oki doki. Wracajmy. Czyli do zrobienia filmu wystarczy Komputer, a do zalogowania się na swoje konto na YouTube? Ja wiem, ja wiem. Okej, okay, pan Stasek się zgłasza do odpowiedzi. To co, panie Stasku, jest potrzebne do dostania się na swoje konto na YouTube? Trzeba się zalogować. Wiem, bo miałem koleżankę. A co z tym wspólnego, miała koleżanka? <noise> Też bardzo ciężko się było do niej zalogować. Nych, z pana to jest niezły numer. A jaki to numer, który jest niezły? Y nie wiem. Na przykład siedem. Siedem to niezły numer, a sześć raczej zły. A trzy szóstki to już numer fatalny. Trzynastka to też kiepski numer. Czyli ja to taka siódemka? Raczej dwuja z minusem, ale nie brnijmy w to dalej. Pan Stasek ma oczywiście rację. Aby dostać się do swojego konta na YouTube trzeba się zalogować. Jak to działa? Otóż każda osoba, która zarabia na swoich filmach... To pan kasę z tego ciągnie? Nie yeah. ciągnę. Tylko dzięki temu chcieli mnie wziąć do pięćdziesiątki najbogatszych biedaków w kraju, ale się nie udało, bo mnie wyprzedził jakiś żół spod Biedronki. Albo spod Lidla, nie wiem dokładnie, oni się bardzo teraz kochają. A kto był na pierwszym miejscu? Jakiś minister. No tak, to całkiem możliwe. To biedactwa są straszne. Więc jak się zarabia na filmach, czyli ma się włączone zarabianie, czyli YouTube pokazuje w filmie reklamy. To aby się zalogować do konta trzeba mieć logowanie dwuetapowe. Ono się jakoś tak nazywa, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie nie wystarczy wpisać tylko hasła do konta. I każdy zarabiający w YouTube jest zobligowany do posiadania takiego dwuetapowego logowania. Więc co robi Mozart? Próbuje się zalogować. W logowaniu wpisuje adres e-mail. Poprawny. Potem wpisuje hasło. Poprawne. Wtedy wyskakuje info, że na telefon Mosarta, poprawnie podany, zacna firma Google, wysyła właśnie kod, którym Mozart sobie potwierdzi poprawność logowania. Że on to on, a nie na przykład pan Stasek. Ja tylko do koleżanki się logowałem. Tak wiem. Mossard bierze w łapę telefon i czeka na SMS-a z kodem. Czeka. 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 I się nie może doczekać. Więc próbuje się zalogować po raz drugi. Podaje e-mail, poprawny, potem hasło, poprawne i... I wtedy wyskakuje info od zasnej firmy Google, że na telefon Mosarta przyjdzie za chwilę ten wytęskniony Kodzi. Dokładnie panie Stasku, dokładnie tak, więc czekam, czekam, czekam i... I penis. Inaczej się mówi. Chciałem być grzeczny i poprawny politycznie. Udało się panu. No i kodzik nie przychodzi. Co robi Mozart? Próbuje po raz trzeci wbić te wszystkie dane. I tu zacna firma Google się z klientem już nie pieprzy. Odmawia logowania, bo za często się Mozart logowałeś. I penis. Dokładnie. Zacna firma Google pisze jeszcze, żebym spróbował za kilka godzin. Ale nie pisze za ile. Po dobie czekania na ponowne zalogowanie okazuje się, że 24 godziny to za mało na Googleowe kilka godzin. Więc w sumie nie wiem, czy czekać, czy iść się powiesić. Szukam kontaktu do Google, aby ich zjebać jak burę suki. A kontaktu nie ma. Nie, tam nie ma jest. Ale na zasadzie zadaj pytanie. Zadaję. Strona kieruje mnie do najczęściej zadawanych pytań. Po czym mnie informuje, że skoro odpowiedź mnie nie satysfakcjonuje, to mogę jeszcze pogadać na forum społeczności. Niestety, ten temat, jak i inne, jest zamknięty i nie można zadać pytania, więc trafiam na ścianę. Co ciekawe, znajduję info, że firmie zdarza się nie dostarczyć kodu do telefonu klienta, a związane jest to z plamami na słońcu, zaludnieniem na kilometr kwadratowy, wycinką lasu deszczowego w Amazonii i tysiącem innych rzeczy. Ale na pewno nie jest temu winna firma Google. Oni z pewnością ten kod wysłali. Pewnie po drodze do mnie Putin ten kod zajebał. Albo inny świr. Nie, Google jest cacy i nic nie można im zarzucić. Pan się uniósł. Ta, z nerwów troszkę lewituje. Próbuję się zalogować po raz kolejny. Znajduję przycisk spróbuj inaczej. Próbuję. Firma pisze, że wyśle mi kod czy innego linka na mój adres e-mail. Zgadzam się. Wyskakuje powiadomienie, że albo adres, albo hasło jest błędne. No jak? Przecież wszystko było poprawnie. I tu pojawia się ta osławiona wisienka na torcie. Truskawka. Truskawka. Kto z kim przestaje? Zna pan to powiedzenie. Dobra. Nieważne. Myślę sobie, to niemożliwe, przecież i adres, i hasło jest poprawne. Ale myślę sobie, sprawdzę to. Wchodzę na Onet, bo tam jest konto, wpisuję e-mail i cóż? No właśnie, i cóż? I okazuje się, że takie konto nie istnieje. Długo się zastanawiałem, jak to możliwe. Doszedłem do jedynego słusznego wniosku, że Onet to konto skasował. A dlaczego? Bo Mozart założył to konto tylko po to, aby założyć konto na YouTube. Nie wchodził na niej, i nie dopisywał go do programu pocztowego. A jak się okazało, po dwunastu miesiącach nieaktywności onet ciacha konto i już. Nie mamy pańskiego konta i co nam pan zrobi? Załamałem się. Ręce mi opadły, łoniaki się wyprostowały i nawet szkła w okularach pokryły się czymś dziwnym. I co teraz? Zacząłem się zastanawiać, co teraz z tym fantem zrobić. Ktoś powie, że przecież od kolegi, który wysyłał film informacyjny, się da zalogować, bo przecież jemu się udało. Tak, udało się, i nawet wtedy na mój telefon przyszedł kod do logowania. Ale po pierwsze, kolega wyjechał na trzy tygodnie do Egiptu, a po drugie, trudno, żebym ciągle do niego łaził, żeby wrzucać filmy na YouTube. No to jest raczej nie do pomyślenia. Zacząłem się zastanawiać już nad otwarciem nowego konta, jakimś przeniesieniem starych filmów i tym podobne. Ale to strata czasu, strata widzów i strata pieniędzy. Ogólnie strata nie do odrobienia. Podzieliłem się swoimi bólami z ludźmi na moim mosartowym facebooku. Pojawiły się próby pomocy, mądre i słuszne, ale ja już niestety je wcześniej przerobiłem bez skutku. I wtedy pojawił się on, Morsze Spiderman? Nie. Tomasz sypko z tak głupim pomysłem, że wręcz genialnym. Nie to, żeby kolega Tomek był głupi. Takim wydawał się jego pomysł. A napisał on mniej więcej tak: jak to konto nie istnieje, to je załóż. No kuźwa geniusz! Tam siedzą ludzie, kombinują, jak wszystko zabezpieczyć, żeby Mosard nie dostał się do swojego YouTube'a. A tu proszę, kolega rzuca pomysł i rozkłada system na łopatki. No to co. Wlazłem na one i założyłem konto o takiej samej nazwie i z takim samym hasłem. Wszedłem na stronę logowania Google, wcisnąłem, zaloguj się inaczej i. i co, i co? I poszło. Google napisało, że na mojego maila poszła wiadomość. Od razu wlazłem na maila, a tam info, że w ciągu pięciu dni Google przyśle mi link, dzięki któremu zaloguję się na konto. Już miałem otwierać szampana, już tort spożywać i fajerwerki oglądać. Ale po poprzednich cudach Google'a postanowiłem poczekać. Tym bardziej, że nie zrozumiałem znaczenia sformułowania w ciągu pięciu dni. Dla mnie to znaczy, że najdłużej ta operacja może trwać 5 dni, ale równie dobrze linka mogę dostać za godzinę. Myślałem, że to logiczne rozumowanie, ale się myliłem. Pod spodem w mailu był link, w którym mogłem sprawdzić postęp wysyłania zbawiennego linka do odblokowania konta. Licznik wskazywał wyraźnie, że jak Google pisze, w ciągu pięciu dni to oznacza dokładnie za pięć dni. I jak pamiętam, czekał pan. No a co miałem zrobić? I właziłem na linka i sprawdzałem. A tam napis Link wyślemy w ciągu dwóch dni. W ciągu jednego dnia, w ciągu godziny. Aż w końcu licznik się wyzerował. Strona napisała, że przestała istnieć i mogę ją smoknąć. Sprawdzam maila. Nic nie przyszło. Zdenerwował się pan troszkę? Odrobinkę. Sąsiad mówił, że nigdy jeszcze nie słyszał takiej trady wyzwisk, wyrzucanych z siebie na jednym wdechu, z tak przepiękną modulacją. I co się stało? Mniej więcej po jakichś dziesięciu minutach mail od Google przyszedł na moje konto. I to było drugie najdłuższe dziesięć minut w moim życiu. A jakie było pierwsze? Chce pan, żebym tu publicznie opowiadał o swoim zaparciu? Niekoniecznie, ale jeśli pan musi. Nie, nie muszę i nie chcę. Tak zakończyła się próba zalogowania na moje konto na YouTube. Logowałem się prawie dwa tygodnie. Dziękuję ci, Google, za tyle ciekawych wrażeń. To może na koniec coś o akwarystyce, bo to w końcu akwaryści oglądają i może coś takiego pozytywnego? Powiada pan pozytywnego i o akwarystyce. Okej. Okay. 24 maja popsuł mi się telewizor, więc już nie tylko nie mam komputera stacjonarnego, ale też telewizora. A co w tym akwarystycznego? Ano to, że ten telewizor kupiłem za wygraną w konkursie akwarystycznym chyba firmy Tetra. To był konkurs literacki na opisanie początków swojej akwarystycznej pasji. A pan umie pisać. Ludzie tak gadają, ale czy mają rację? Nie wiem. Coś pan chce jeszcze dodać? Chciałem dodać, że miałem tego nie robić, bo mnie kiedyś od żebraków zwyzywano, a ja tego bardzo nie lubię, jak mnie ktoś wyzywa. Ale trochę jestem zmuszony. Moja partnerka jest osobą niepełnosprawną po udarze, nie poruszającą się. 24 godziny na dobę tkwi w jednym miejscu. Dla niej ten cholerny telewizor to takie prawdziwe okno na świat. Przynajmniej to elektroniczne pudło daje jej trochę rozrywki i zapomnienia o swoim stanie i swoim zdrowiu. Tak więc ogłoszę oficjalną zbiórkę na PayPalu. Może ktoś wspomoże i coś wpłaci. Pamiętajcie, że nie ma żadnego obowiązku. Jak coś zbiorę, to super. Jak nie, to na nikogo prawa nawet nie mam się gniewać. Oczywiście zawsze i w każdej sytuacji liczę na swoich fantastycznych widzów. Tak pan to powiedział, że ja sam chyba panu wpłacę? No akurat na pana to nie liczę, bo żeby pan coś płacił, to musiałbym panu pożyczyć, a ja zarabiam, ty, dobre słowo, zarabiam tysiąc złotych miesięcznie. I nie jest pan w piątce najbogatszych biedaków? To normalnie niepojęte. No nie jestem, ministrowie mnie przegonili. Chwała im i ich rumianym twarzom. Dobrze, że pan w tym smutnym filmie chociaż swoje akwarium pokazał. A no tak, zapomniałem, że w tle widzicie mój zbiornik. Działa nadal i ma się w miarę dobrze. Ale o tym opowiem w następnym filmie. Dzięki wszystkim za pomoc, rady i wsparcie. Dobranoc. Dobrej nocy.